światło, nie? Ale co ciekawe, że ten widoczek tam jest niesamowity. Witam Cię w pięknym nowym dniu. Zanim zajdzie słońce, jest godzina w tej chwili w pół do drugiej. Jedziemy spotkać się z jednym z naszych, z moich widzów, z Patrykiem. Spotkałem się z Patrykiem, opowiada o swoich przygodach dronowych i o tym, co wyprawiał. No to jestem pełen podziwu. Zaraz nam powiem może coś więcej. Wziąłem dzisiaj 3 drony ze sobą. Jest zimno, 3 stopnie. Musimy dbać o baterię, wiesz, żebyśmy długo ich nie trzymali na powietrzu. Schowamy je do kieszeni. Tutaj mam pakietów na więcej, jeżeli wziąłem. Nie wiem, czy nie zacznie padać. W każdym razie na pierwszy ogień idzie Mini 2. Zobaczymy, jak to wygląda. On ma coś tutaj z IMU. I widzę, że już zgłasza kolejny raz. To nie jest pierwszy raz. Któryś raz z kolei zgłasza mi IMU. Mamy coraz lepsze warunki na to latanie. Właśnie zaczyna padać śnieg, także jest ostro. Myślę, że będzie naprawdę świetnie. Prawdziwa przygoda. Zgodnie z zapowiedzią. Zaraz startujemy. Ja mam tutaj już 4 raz z rzędu, jak startuję miniakiem. Dwójką to mam wymuszoną kalibrację IMU. A w międzyczasie zaczyna padać nam tutaj śnieg. Przeniesiemy chyba się pod drzewko. Kalibruje się, teraz trzeba go na drugi bok przerzucić. Dobrze. No i co? Restarting aircraft. Powinno podziałać teraz. Dobra. Skalibrowaliśmy go, pokazuję Patrykowi, czym się różnią kłady czy drony DJI od tych, które możemy sami złożyć, racerów. No i ten praktycznie faktycznie stoi w miejscu, nie? Wisi nam w powietrzu w tym samym miejscu, natomiast jeżeli chodzi o kłady, już jest inaczej. Pomimo, że satelity tutaj ma, tak jakby z IMU coś było nie tak. Bo on nam zaczyna tutaj taki taniec. Tak. Teraz ma taki odjazd dziwny. Widzisz to? Trzeba będzie go reklamować. Bardzo taki mydlany. Nie ma w ogóle takiej, że od razu się coś dzieje, tylko po prostu jak się skręca, to bardzo wolno skręca. Nie tak jak z przyzwyczajenia. Na przykład co w Angle latałem, czy nawet na Horizon. Tak. Dobra, próbuj. Jedziemy dalej. Okay. Zobaczymy, co Patryk teraz zrobi. Dajesz? No fajnie to kurde, jest podgląd. Fajnie. Daj go trochę wyżej, Patryk. Żebyśmy nie przyglebili gdzieś tutaj. Dobra. Przy pierwszym locie. Okay. Dobry jest podgląd? Dobry jest. Ten OcuSync robi robotę. Tak. No i wiesz też, że możesz sobie nagrać fajne filmy, nie? To jest tak. Dron po prostu do innych zadań niż wyścigowce. Leon, a ty jakiego drona byś wybrał? Co? Przekąskę? Jaką przekąskę? Takiego? No to... Teraz wylądowaliśmy nim. Mamy sygnał od razu IMU calibration required. Dopiero zakalibrowaliśmy przed poprzednim lotem i tu niestety znowu się to pokazuje. Trzeba będzie to zgłosić. Poza tym sam lot jest mega niestabilny. On dostaje drgawek, czyli coś jest faktycznie nie tak z IMU. Trzeba to zgłosić do DJI i zobaczymy, co nam odpowiedzą na ten temat. W drugiej kolejności pójdzie nam tutaj R2. I to, co jest w nim ciekawe, że możemy to samo radio wykorzystać, ten sam kontroler. Parowanie jest. Złapał. Mamy sygnał, widać Patryka od razu. Super. Na razie dobrze pracuje, niech sobie zawiśnie tak ze 2 metry nad ziemią i chwilę sprawdzimy, czy jest wszystko w porządku tutaj. Widzisz, on już jest dynamiczny bardzo.
To już jest inny dron. No bardzo co? Mało go widać, ale strasznie szybko leci. Jesteśmy w trybie sportowym, zaraz tu wrócimy, dobra? Oho, widzę i lecimy go. Lecimy na pełnym gazie, stary. No prawie jak FPV. Byliśmy teraz test omijania, czyli bypass, przeszkód. Patryk był w lekkim szoku, że faktycznie nie walnął w drzewo, ale dobrze sobie poradził R2. Naprawdę jego funkcjonalność w stosunku do Mini 2 jest kosmiczna. Jeżeli ktoś ma i waha się nad tymi dwoma modelami, to zdecydowanie R2. Przynajmniej Patryk, możesz powiedzieć, jak to wygląda tutaj. Jakbyś się od razu nie rozwalił, to byłbym zdecydowanie sondy robią robotę, ponieważ jak lecimy w drzewa, to od razu dron omija. Słuchajcie, on cały czas teraz celuje w te drzewa. Ja nie wiem, co to będzie z tego. Mam nadzieję, że się nie utopi, albo gołąb jakiś tu nie przeleci mu za chwilę. Ale na siłę uparcie, żeby rozwalić mojego drona. Bardzo zimno, 3 stopnie, na dzisiaj wystarczy. Patryk pewnie by tu polatał jeszcze ze mną za 2 godziny, ale my na razie odpuścimy, ja go zapytam tylko o zdanie. No i jak? Świetnie było. Zdecydowanie inne odczucia, jak się lata na przykład dronem bez GPS-u, czy bez żadnych podglądów, na przykład na Wi-Fi. Na symulatorze, nie? Tak. No i, ale tak jak patrząc na dzisiaj, załóżmy, masz 2000 zł, co byś z nimi zrobił? Szczerze to bym wydał najpierw na jakiegoś Mavica Mini z OLX-a, bez tej dwójki, no bo ta dwójka wiadomo jest droga, no ale jest kilka aspektów, które mogłyby polepszyć tą jakość, no ale na początek jak zaczynamy, no to jest zdecydowanie wystarczająca odpowiedź. Może tak polatam 3-4 miesiące, później go sprzedam, zacznę FPV, no i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Okej, dobrze. A jakbyś miał FPV, to którego byś sobie chciał? Cineupa, czy bardziej już 5-osalówkę, czy mniejszego? Najpierw zacząłbym od Mobuli 6 albo 7, którą można latać sobie po domu, bez przypału, że wiatr zabierze, albo po prostu, że gdzieś wleci. A później może Cineup, może 5-osalówka Racer. Zobaczymy. Jak będę miał do dyspozycji, to sobie polatamy. Zobaczysz sobie, który ci pasuje najlepiej, dobra? Mhm. No, trzeba będzie je tylko dobrze oznakować i ubezpieczyć. Tak, tak. Okej, dzięki ci. Cześć. Majo, pa. Majo. To światło tutaj to jedyny kolor, który jest wyrazisty. Reszta jest takie szare i bure i ciemne. Ale fajne były te wrażenia, jeżeli chodzi o spotkanie z Patrykiem, bo jak człowiek ma odejście od tego, co robi i w ogóle widzi też oczami innych osób to, co robi, to też jest inaczej, można się inaczej nawiązać zupełnie. Tak jak widać, Patryk przygotowuje się do matury, on ma inne priorytety, ojciec mu też jeszcze nie za bardzo pozwala na to, żeby latał tym dronem, bo już rozwalił się jednym. I tak dalej, i tak dalej. Także widać, jakie to są aspekty spraw i też dzięki temu, że się spotykam z ludźmi, też z innej strony to w ogóle widzę, nie tylko przez pryzmat komentarzy na YouTubie czy na grupie facebookowej, ale też właśnie w realu, także zupełnie co innego, nie? Fajną rzecz, jaką opowiedział, to o tym symulatorze, że warto sobie, chociaż że gra się na konsoli, to jest raczej takie odczucie jak gry, typowej gry. Nie są to odczucia jak z aparatury tej, która jest przy FPV, ale mimo wszystko można sobie poćwiczyć, jest już wyobrażenie. I też najlepiej latać jednak w tym first person view, a nie third person view, bo to jest też możliwe. Testowaliśmy dwa drony. Okazuje się, że jednak Mini chyba będzie tutaj u Patryka. Ja jakbym miał wybrać jednego, to bym chyba zostawił Era jednak. Funkcjonalność i to, że się nie nudzi tak łatwo, jest mocniejszy. To, że mogliśmy używać tej jednej aparatury, to było super.
A w międzyczasie, słuchajcie, robię kompletację stanowiska, następnego stanowiska, jeżeli chodzi o live stream. Aparat, który wybrałem, bo to był dla mnie największa taka zagwozdka, robię to dla kogoś. Zastanawiałem się, jaki wybrać aparat. Głównie chodziło mi po głowie Sony, ale okazało się, że tak, że z obiektywami jest tam trochę słabiej. To wszystko zajmuje dużo miejsca, bo jakbym kupił Sigmę, to po pierwsze trzeba by wydać 1500 na Sigmę 16 mm, a po drugie, słuchajcie, sprawa jest taka, że ona jest ciężka i taka balki, czyli duża. A tutaj znalazłem obiektyw i znalazłem Lumixa, który jest bardzo dobry do live streamów, a jednocześnie jest bardzo kompaktowy, jeżeli chodzi o samo przemieszczanie się. To jest iPhone 7, to jest ten Lumix, także wygląda faktycznie porównywalnie. Jest mały. Sprytny, ale nagrywa 4K i ma odchylany ekran. Ale to, co jest ważne, że też ma wejście mikrofonowe. Nie każdy Sony ma. 6000, 5100 nie mają wejścia mikrofonowego. Natomiast tutaj jest z tym Lumixem OK. I to jest G7, on jest naprawdę niezły. Jak na cenę, którą za niego płacimy, to jest naprawdę rewelacja. Teraz się przeniesiemy i pokażę Wam obraz tego Lumixa. To jest Lumix, który jest tutaj, współpracuje z obiektywem na mikro 4/3, to jest 14 mm, czyli dość szeroki. Światło 2,5 przysłona. Całkiem jest w porządku. Mam tutaj też 20 na światło 1,7. Bardzo fajne ma mikro 4/3 te obiektywy. Są jasne, takie naleśniki, małe, praktyczne. Rewelacja, jeżeli o to chodzi. I dają radę. Natomiast przy Sony wiadomo, że trzeba by głównie korzystać z Sigmy, które też są jasne, ale ciężkie i też odpowiednio kosztują, nie? Bo taki obiektyw używkę w bardzo dobrym stanie, praktycznie nie używkę, czyli z drugiej ręki, ale praktycznie nowy można kupić za 6-9 stów, a w Sigmie nie kupi się za bardzo Sigmy, bo ludzie nie sprzedają jej. Są tak popularne i lubiane te obiektywy, zwykle 1500-1700 zł, a 16 mm 1,4. Bardzo dobrze dla Sony. No i tak to wygląda, słuchajcie. Dobra, teraz będziemy edytowali ten film, także podsumowując mogę powiedzieć tak, z Patrykiem było bardzo fajne spotkanie, a teraz tego vlogaska sobie jeszcze przeedytujemy i tyle. Co do lotów, muszę napisać do DJI, do supportu, bo prawdopodobnie wyślę, tu jest awaria IMO w tym małym maluchu. I niestety chwycił awarię i to widać na zdjęciach, widać na tym, jak się sprawuje i to, że prosi o kalibrację za każdym razem, znaczy, że coś jest nie tak z IMO. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, cześć!